Ośrodek Politechniki Śląskiej w Rybniku, który dzisiaj nosi nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego, filia Politechniki Śląskiej, to dorobek wielu pokoleń. 60 lat historii, ale historii takiej, której owocem jest blisko 10 tysięcy absolwentów, wspaniałych ludzi. Często są to i ministrowie, i politycy, prezydenci miast, starostowie, przedsiębiorcy, dyrektorzy jednostek sektora usług publicznych. To jest to bogactwo, które świadczy o tym, że Politechnika na ziemi rybnickiej, w Rybniku, na trwale wpisała się w historię tej ziemi. Ośrodek rybnicki jest moim równolatkiem. Wychowywałem się niedaleko, bo w Jastrzębiu-Zdroju, więc obserwowałem rozwój ośrodka w tym czasie, kiedy on działał najprężniej, kiedy był związany z przemysłem górniczym, z rybnickim, z jednoczeniem przemysłu węglowego, a później pracując już na uczelni, po 2000 roku przyjeżdżałem z Gliwic, żeby prowadzić zajęcia w kampusie na ulicy Rudzkiej. Myślę, że przez wiele lat w różnych formułach ten ośrodek przetrwał. W tej chwili staramy się znaleźć nowy pomysł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wprowadzamy najbardziej elitarne formy kształcenia, bo to są studia MBA. Skupiamy się na roli miastotwórczej Politechniki Śląskiej, na doskonaleniu kadr dla samorządów. Działa już Akademickie Liceum Ogólnokształcące, które odnosi sukcesy i jego pozycja rankingowa bardzo mocno wzrosła w ciągu ostatniego roku. Myślimy o rozszerzaniu oferty studiów podyplomowych, ale także o powrocie kształcenia w zakresie logistyki. Oczywiście podstawowym warunkiem to jest, aby byli kandydaci na te studia. Zmieniamy profil, dostosowując się do potrzeb lokalnych. Musimy myśleć o przyszłości, o tym, gdzie są nasze korzenie. Musimy myśleć o tej kadrze, która stąd wyszła, która jest kapitałem społecznym, ale też musimy myśleć o perspektywie transformacyjnej, o perspektywie zmiany i myślę, że wkład intelektualny Politechniki w tą transformację, w ten proces rozwojowy jest bardzo, bardzo istotny i bardzo przyszłościowy.